Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na 33. zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko. Na sali jest obecnych 13 radnych, a więc Rada jest władna do zajmowania stanowisk i podejmowania stosownych uchwał. Witam bardzo serdecznie Pana Wójta, witam Panią Sekretarz, witam Panią Skarbnik, witam Pana Radnego Bogatowego, witam Panów Sołtysów, witam Panie i Panów Radnych. Szanowni Państwo, otrzymaliście porządek obrad. Czy są propozycje zmian porządku obrad? Jest jedna propozycja, która się zwróciła przed dzisiejszym posiedzeniem. Dotyczy uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2002/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko. Bardzo proszę, kto jest z panów radnych za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Bardzo proszę, kto za? Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Nie. Nie. F jest mój. Bardzo proszę, coś się dzieje jeszcze ze sprzętem, tak? Bo wszyscy. Ja również nie mogę się zalogować. Coś pojawia się, jakiś błąd sieci. Jest problem, widzę chyba, tak? Coś? Może teraz? Coś jest z internetem, tak? Bo nie możemy włączyć systemu Rada. Jest, pokazuje się, że witryna jest nieosiągalna. No, próbujemy, ale nic nie wychodzi. Szanowni Państwo, niech to się dzieje, to może przejdziemy do głosowania w pełni ręcznego w tym zakresie do tego punktu, skoro mamy problem. A więc głosujemy rozszerzenie porządku obrad o tą dodatkową uchwałę. Bardzo proszę, pan Michał Augustyński, pan Chorzowski Rafał, pan Gabski Włodzimierz. Pan Grajer Radosław, pan Ryszard Jabłonowski, jestem za, pani Jerzy Ewa, pani Miutkowiak Piotr, pani Kuźminowa, pan Kwita Piotr, pan Roman Madaj, pani Lucja Marzysz nieobecna, pan Matuszczak nieobecny, pan Ireneusz Pikula, pani Sauerman Joanna i pan Wiewiórka Edward. Szanowni Państwo, głosowało 13 radnych, 3 się wstrzymało od głosu, 10 głosowało za, a więc uchwała została podjęta większością głosów, a więc porządek obrad zostaje rozszerzony o ten punkt. Teraz przechodzimy do przegłosowania porządku obrad jako całości z tym dodatkowym punktem. Pan Augustyński Michał, pan Chorzewski Rafał, pan Gabski Włodzimierz. Pan Graj Radosław, pan Jabłonowski Ryszard, jestem za, pan Jerzy Ewa, pan Piotr Jutkowiak, pani Ewa Kuźmin, pan Piotr Kwita, pan Roman Madaj, pani Lucja nieobecna, pan Pikula Ireneusz, pani Sauerman Joanna i pan Wiewiórka Edward. Głosowało 13 radnych, wszystkie głosy za, a więc porządek został przyjęty. Przechodzimy do punktu pierwszego B, sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. 8 listopada uczestniczyłem w gali podsumowującej kolejny już konkurs na działania proekologiczne i prokulturowe organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
Na tej gali gmina Drawsk otrzymała dwa wyróżnienia, dwie nagrody. Pierwsza nagroda i kwota 5000 zł za organizację turnieju sołectw w roku 2020, tym pandemicznym, kiedy to gościliśmy w sołectwach i w taki sposób był zrealizowany ten turniej. I otrzymaliśmy również wyróżnienie w kwocie 3000 zł za organizację drugiego biegu imienia Józefa Noy w Pęckowie. 11 listopada, szanowni państwo, standardowo obchody, msza święta, złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem, tradycyjne już morsowanie patriotyczne, a wieczorem uczestniczyłem również w gali podsumowującej Wielkopolską Odnowę Wsi, gala pod nazwą Aktywne Sołectwa, i podczas tej gali wyróżnienie za swoją działalność otrzymało sołectwo Kamiennik. 16 listopada uczestniczyłem w Wieleniu w konwencie wójtów, burmistrzów i starosty powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. 19 listopada spotkanie z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Spotkanie dotyczyło przede wszystkim podziękowania z mojej strony za realizację inwestycji ścieżki rowerowej Hełst-Kawczyn, ale też rozmowa o przyszłości, o budowie dróg. Istnieje taka możliwość, abyśmy w przyszłym roku skorzystali z tak zwanego funduszu leśnego i próbowali wspólnie z nadleśnictwem, w naszym przypadku z nadleśnictwem Potrzebowice, budować drogi. Będziemy tę sprawę tutaj jeszcze analizować. Będę się spotykał z panem nadleśniczym, ale jest taka opcja, żeby tego typu wspólne zadania nawet do 100% dofinansowania realizować. 23 listopada, Dzień Pracownika Socjalnego, świętowaliśmy tutaj w Urzędzie Gminy wspólnie z pracownikami GOPS-u, pracownikami terenowymi. Uczestniczyłem również w smutnej uroczystości. Był to pogrzeb pani Janiny Olejniczak, byłej pracownicy Urzędu Gminy w Drawsku. Tak naprawdę pani Janina całe życie przepracowała w urzędzie. Była między innymi kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, a też 9 lat była sekretarzem gminy Drawsko. 25 listopada uczestniczyłem w zabawie andrzejkowej seniorów ze Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów z Krzyża Wielkopolskiego. Jest to organizacja, która zrzesza też seniorów z terenu gminy Drawsko. To wydarzenie było podsumowaniem ich działalności w ostatnim czasie. 26 listopada uczestniczyłem w spotkaniu Stowarzyszenia Północna Wielkopolska. Jest to stowarzyszenie, do którego na ten moment gmina Drawsko nie należy. Jest to stowarzyszenie organizowane przez wójta gminy Czarnków. Jakby priorytetem działalności tego stowarzyszenia jest rozwiązywanie problemów północnej Wielkopolski. Podczas spotkania mieliśmy okazję między innymi porozmawiać online z premierem Jerzym Buzkiem na temat właśnie problemów takich ogólnokrajowych, ale też dotyczących stricte naszego subregionu. Tego samego dnia uczestniczyłem również w podsumowaniu działalności sportowej LZS-ów i Szkolnego Związku Sportowego. To wydarzenie odbywało się w Połajewie. I w dniu dzisiejszym, szanowni państwo, odbyła się pierwsza rada budowy ulicy Polnej w Pęckowie. A w ostatnich dniach budowa się tak naprawdę rozpoczęła. Oczywiście, jak to przy budowie dróg, wynikają pewne nieprawidłowości, pewne problemy. Staramy się je rozwiązywać i dzisiejsza rada budowy jest też tego efektem, że udało się już pewne sprawy jak gdyby ustalić tak, aby droga po prostu była korzystniejsza dla mieszkańców. Jeżeli chodzi o inwestycje, szanowni państwo, na ukończeniu budowa projektów odnowy wsi w Drawsku i w Kawczynie. W ostatnich dniach otrzymaliśmy również takie dodatkowe dofinansowanie w kwocie 30 tysięcy złotych na budowę dróg od właśnie nadleśnictwa Potrzebowice. Postaramy się w miesiącu grudniu po raz kolejny naprawić drogę pomiędzy Piłką a Kamiennikiem za tą kwotę. Bardzo dobra informacja, wspominałem na komisji, dzisiaj już mogę ostatecznie potwierdzić na 100%. Otrzymaliśmy dofinansowanie na ścieżki rowerowe między Drawskiem, Pęckowem a Piłką. Chodzi tutaj oczywiście o asfaltowanie, ten duży projekt, do którego zabiegaliśmy od dłuższego czasu. Ponad 1 600 000 zł dofinansowania, całość inwestycji 1 900 000. Czekamy na podpisanie umowy. Będziemy starali się realizować to zadanie w całości w przyszłym roku. Przypomnę też, że wkład własny
W tym przypadku 50 na 50 jest finansowany przez gminę i powiat członkowsko-trzcianecki. Pieniądze w budżetach są utrzymane, więc nie powinno być kłopotu, żeby to zadanie zrealizować. Będziemy przygotowywać się do przetargu. Kolejna pozytywna informacja, o której również wspominałem na komisji, otrzymaliśmy 900 tysięcy dofinansowania na rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, na terenie naszej gminy. Są to pieniądze rządowe. Mamy 4 lata na wydanie tych pieniążków. Będziemy z początkiem roku przygotowywać się do tego, aby skorzystać z tych pieniędzy i rozbudować naszą sieć. I dzisiaj informacja również pozytywna. Otrzymaliśmy 172 tysiące złotych dofinansowania bez wkładu własnego z konkursu Cyfrowa Gmina. Jest to konkurs dotyczący przeciwdziałania ataków w sieci i tego typu spraw. Za te pieniądze uda nam się usprawnić, ulepszyć system informatyczny, Urzędu Gminy. Jest to bardzo istotna sprawa w dzisiejszych czasach, abyśmy byli dobrze zabezpieczeni i mogli dobrze realizować swoje zadania. Musimy o kwestie jak gdyby cyfrowe również zadbać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania do wystąpienia pana wójta? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania za przyjęciem sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, kto z panów radnych jest za? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto jest przeciw? Proszę podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 12 radnych. Kogoś nam brakuje? Poszło? Dobrze, no tak, głosowało 13 radnych, a więc wszyscy obecni na sali, wszystkie głosy za, a więc sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do punktu 1c, informacja radnych powiatowych. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Piątek. Podajcie proszę mikrofon. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Kilka słów odnośnie pracy w Radzie Powiatu. 23 listopada brałem udział we wspólnej komisji. Wszystkie komisje połączone. Omawialiśmy strategię rozwoju powiatu członkowsko-trzcianeckiego. Następnego dnia odbyły się dwie komisje, w których brałem udział. O godzinie 11 komisja oświaty, gdzie zapoznaliśmy się z potrzebami remontowo-inwestycyjnymi powiatu członkowsko-trzcianeckiego, jeżeli chodzi o szkoły, oraz omówiliśmy powiatowy kalendarz imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych. W tym samym dniu prowadziłem Komisję Zdrowia i tak wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a następnie zapoznaliśmy się z oceną sytuacji szpitali po trzecim kwartale bieżącego roku. I tutaj może zatrzymam się kilka słów takich bieżących. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o szpital Czarnkowski, mamy pełne obłożenie. Jest 86 łóżek covidowych, w tym 6 respiratorowych. Wszystkie są w tej chwili zajęte. Dziennie umiera w tym szpitalu około 5-6 osób. Pani dyrektor jeszcze wskazała na to, że nie było takiej sytuacji jeszcze, żeby ludzie tak szybko się załamywali i praktycznie jednego dnia jest dobrze, drugiego dnia ludzie umierają. Także mówi, no w tej chwili przeżywają tam tragedię. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu powiatowemu. Bardzo proszę, czy są pytania do pana radnego? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do punktu 1d. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. Bardzo proszę o czytanie informacji. Informacja wykonania protokołu 32. Zwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 27.10.2021 roku. Wysoka Rado, informuję z roboty w dniu 27 października 32. Zwyczajnej sesji Rady Gminy Wrawsko został sporządzony protokół zawierający 7 stron wydruku komputerowego. Protokołem był, tym zostały te całe zagadnień, jakie były omawiane na sesji, jak również inne wypowiedzi osób zainteresowanych. Wobec tego, że protokół sesji był wyłożony wgląd do Wysokiej Rady, proszę więc o jego przyjęcie do zatwierdzenia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do protokołu z obrad poprzedniej sesji? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. I kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 13 radnych, wszystkie głosy za, a więc protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Punkt 1e, interpelacje, zapytania radnych. Nie ma. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania zgłoszone w poprzedniej sesji nie było. Więc przejdziemy do punktu 2. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowisk. I uchwała pierwsza. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 33/221/2021 Rady Gminy Drawsko w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym programem określi uchwała budżetowa gminy Drawsko na 2022 rok. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Drawsko. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania, uwagi do tej uchwały? Temat, jak wszystkie związane z uchwałą, był omawiany na komisji wspólnej, która się odbyła tydzień temu. Tam zostały przedstawione wszystkie informacje dotyczące potencjalnych pieniędzy, które możemy dysponować w przyszłym roku i potencjalnie instytucje, stowarzyszenia, które mogłyby w tym zakresie chcieć podjąć ewentualne środki. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy, bardzo proszę, do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. I kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 13 radnych, wszystkie głosy za, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 2b. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko na rok 2022. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Dziękuję. Uchwała nr 33/222/2021 Rady Gminy w Drawsku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w gminie Drawsko na rok 2022.
na podstawie stosowanych przepisów wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii Gminy Drawsko na rok 2022. Już w brzmieniu jak załączniku niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzchni wójtowi gminy Drawsko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Ten temat także był omawiany na ostatniej komisji, panie kierownik, dobrze mówię? Pani pełnomocnik omówiła wszystkie elementy związane z tym programem, ale jeżeli są jakieś jeszcze wątpliwości, to bardzo proszę o pytania. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. I kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 13 radnych, wszystkie głosy za, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2c. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021. Bardzo proszę, pani skarbnik. Szanowni państwo. Szanowni państwo. Raz, raz. Raz. Raz, raz. Nie, nie jest. Raz, raz. Tak? Teraz słychać. W stosunku do zmian, o których, które omówiliśmy. Raz, raz. Raz. W stosunku do tych zmian, które omówiliśmy na komisjach, jeszcze dodajemy trzy kolejne przesunięcia. Na wniosek pani kierownik GOPS przesunięcie w ramach rozdziału 852.19 kwota 127 zł z paragrafu 31.10 ze świadczeń społecznych oraz 1873 z paragrafu 410 wynagrodzenia pracowników przesuwamy na zakup materiałów i wyposażenia razem na kwotę 2000. Jest to przesunięcie na zakup akcesoriów do komputerów i serwera w GOPS-ie. Drugie przesunięcie w ramach tego wniosku to zmniejszenie funduszu pracy o kwotę 100 zł na rzecz zakupu usług zdrowotnych w paragrafie 4280. Ponadto w ramach zadania remont utrzymania dróg gminnych zmniejszamy równanie dróg gminnych o kwotę 6 tysięcy na rzecz remontu dróg gminnych, czyli paragraf 4270. I zmiana paragrafu w zakresie nagród dla gminnego komisarza spisowego oraz dla członków gminnego biura spisowego. Pierwotnie było to wprowadzone tak, jak było to w latach ubiegłych w paragrafie 4010. Natomiast teraz zgodnie ze wskazaniami RIO przesuwamy to na paragraf 3040. Ponadto dodajemy w treści uchwały, zmieniamy kwotę, do której wójt może udzielać pożyczek o kwotę 80 189, czyli razem teraz na kwotę 380-189, co zostało pominięte w poprzedniej uchwale w październiku. To tyle. Odczytać projekt uchwały? Uchwała nr 33/223/2021 Rady Gminy Drawsko z 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W budżecie gminy uchwalonym uchwałą z 30 grudnia 2020 roku wraz ze zmianami wprowadza się następujące zmiany.
Punkt pierwszy. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 1 515 757 i ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 32 395 436,61 zgodnie z załącznikiem nr 1. Z tego podpunkt pierwszy. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 615 757 i ustala się w wysokości 30 422 780,89. Podpunkt drugi. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 900 tysięcy i ustala się w wysokości 1 972 655,72. Podpunkt trzeci, załącznik nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 154 189 i ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 33 021 081,86 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego podpunkt pierwszy wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7077 i ustala się w wysokości 29 865 761,54. W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 15 818,75. Podpunkt drugi. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 147 112 i ustala się w wysokości 3 154 320,32 grosze. W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 33 941,82 82. Podpunkt trzeci. Załączniki nr 2, 4, 8 i 9 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 2, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 625 645,25, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy, oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 8. Punkt czwarty. Zmniejsza się wysokość planowanych przychodów o kwotę 769 946 i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2 121 736,25 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt piąty. Zwiększa się wysokość planowanych rozchodów o kwotę 900 tysięcy i ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości 1 496 091 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt szósty. Ustala się kwotę z 380 189, do której wójt może udzielać pożyczek i upoważnia się wójta do ich udzielania. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Bardzo proszę, czy są pytania do tej uchwały? Panie skarbniku, mam tylko takie dwa małe pytania. Jedno dotyczy środków na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie gminy. Tam jest kwota 50 tysięcy, wkład własny zmniejszamy, a wchodzą środki zewnętrzne, tak? W to miejsce to. Natomiast. No dobra. Sala gimnastyczna na kwotę 154 733 została wykreślona na rzecz zmniejszenia wykorzystania wolnych środków po stronie przychodów. Była ona w części sfinansowana właśnie z RFIL-u. Teraz, żeby na ten rok ten RFIL był wykorzystany, przesuwamy źródło finansowania
wkładu własnego, wkład własny zmniejszamy na rozbudowie wodociągów i kanalizacji, natomiast zwiększamy źródło finansowania w postaci RFIL-u. Jeszcze jedno pytanie mam. Dotyczy to rozbudowy oświetlenia ulicznego w Piłce, wkład własny ponad 40 tysięcy złotych. Też zmniejszamy te tak, środki. To jest ta sama sytuacja. Tak, same, tak, tak, dokładnie tak. Więcej pytań nie mam, bardzo proszę. Czy ktoś z panów radnych ma pytania do tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021. Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. I kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 13 radnych, wszystkie głosy za, więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 2d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko na lata 2021-2030. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady i wracamy do punktu 2d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko na lata 2021-2033. I ponownie oddajemy głos pani skarbnik. Bardzo proszę. Czy już odczytam teraz tekst uchwały, tak? Proszę. Uchwała nr 33/224/2021 Rady Gminy Drawsko z 29 listopada 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-33. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. W wieloletniej prognozie finansowej uchwalonej uchwałą z 30 grudnia 2020 roku wprowadza się zmiany obejmujące dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Drawsko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są pytania do projektu uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. I kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki, przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 13 radnych, wszystkie głosy za, więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 2e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 33/225/2021 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się stawki roczne podatku od środków transportowych w wysokościach, jak w załączniku nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 23/153/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 października 2020 w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych. Paragraf czwarty. Uchyla się uchwałę nr 32/213/2021 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 rok po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. I kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 13 radnych, wszystkie głosy za, a więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 2f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Drawsko. Bardzo proszę o czytanie projektu uchwały.
Uchwała nr 33/226 Rady Gminy Drawsko w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Drawsko na podstawie stosownych przepisów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się następujące składniki wynagrodzenia miesięcznego brutto za pracę wójta gminy. Płaca zasadnicza 8200, dodatek funkcyjny 2520, dodatek specjalny 30%, 3216, dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 1/3/2018 Rady Gminy Drawsko dnia 21 listopada 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę wójta gminy Drawsko. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza wójta przewodniczącemu Rady Gminy Drawsko. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą 1 listopada 2021. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. I kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 13 radnych. Wszystkie głosy za, więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 2g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/2002/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko. Bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 33 Rady Gminy Drawsko w sprawie zmiany uchwały nr 4/22/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, ustęp czwarty uchwały nr 4/22/2018 z dnia 28.12.2018 roku w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko zmienionych uchwałą nr 6/41/2019 z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko otrzymują brzmienie. Ustala się miesięczną dietę dla przewodniczącego Rady Gminy Drawsko w wysokości 1540 zł. Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko w wysokości 1000 zł. Przewodniczących Komisji Rady Gminy Drawsko w wysokości 900 zł. Zastępców Przewodniczących Komisji Rady Gminy Drawsko w wysokości 850 zł. Pozostałych radnych niepełniących wyżej wymienionych funkcji w wysokości 800 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Drawsko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 roku. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Kto się wstrzymał, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. I kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie stosownego przycisku. Głosowało 13 radnych, 7 za, 1 wstrzymujący, 5 przeciw, a więc uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wolne wnioski i informacje. Nie ma? Jeżeli nie ma, to tylko informacyjnie, że planujemy wstępnie 15 grudnia komisję i 29 grudnia komisję.
Czyli komisja, komisja, sesja. Proszę sobie zanotować wstępnie 15 i 29 grudzień. A więc w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam. A przepraszam pan, to troszeczkę tak trzeba reagować, trochę szybciej panie sołtysie. Bardzo proszę jeszcze. Pierwszego listopada na mszy świętej wszystkich świętych na cmentarzu ksiądz proboszcz ogłosił, że będą brane opłaty za groby powyżej 20 lat. Ogłosił to, jeżeli nie będą opłaty zrobione, to będą pomniki rozwalane. Podparł się jakąś ustawą, ale nie powiedział, ile te groby mają kosztować powyżej 20 lat. Teraz się okazuje, że za każdy grób powyżej 20 lat opłatę chce 500 zł. Ja sprawdziłem na innych cmentarzach, krzyż ma 360 zł na 20 lat. Nie wiem, skąd on te opłaty takie bierze. W ogóle w Chełmie na tym cmentarzu się nie robi nic, a opłaty są straszne. Może by tego księdza proboszcza zaprosić na jakąś sesję albo na komisję i niech on się czymś wytłumaczy, o co chodzi w tym wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo za zabranie głosu przez pana sołtysa. Szanowni Państwo, no, trudno nam w tym momencie polemizować z decyzjami właściciela, bowiem właścicielem jest trochę parafia, czyli mieszkańcy. Także być może to pytanie skierujemy do Rady Parafialnej w Drawsku, że być może oni wspólnie jakieś tam ustosunkują się do tej kwestii, bo ja rozumiem, że to jest troszeczkę bulwersujące. Ale tak troszeczkę no, właścicielowi trudno z właścicielem dyskutować, ile bierze za pewne opłaty. Nie? Oczywiście rozumiem, że chodzi tutaj o bardzo specyficzną formę działalności, ale no, panie wójcie, zapytamy pana, być może księdza proboszcza, żeby się ustosunkował w jakiś sposób, no ale to jest temat taki, bym powiedział, bardzo, bardzo specyficzny. To, że na jednym cmentarzu jest taka opłata, na innym inna, no to... Właśnie, tutaj słuszna sugestia ze strony pana wójta. Prawnie sprawdzimy, czy my możemy w ogóle cokolwiek w tym temacie próbować robić, rozmawiać, dyskutować nawet z właścicielem gruntu, a nie z parafią. Czy jeszcze jakieś inne w tej kwestii pytania, zapytania, wyjaśnienia? Jeżeli nie ma, to zamykam 33. zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko. Dziękuję bardzo Państwu za udział i zapraszam 15 na komisję.